Jak się domyślacie, dzisiaj kontynuujemy Księgę Zachariasza. Skończyliśmy... Kto pamięta? Chyba nikt nie pamięta. Dzisiaj rozdział, od rozdziału 5, może w ten sposób, Księgę Zachariasza. Zanim będziemy czytać, to oczywiście to wymaga, jak zawsze, wstępu, przypomnienia pewnych rzeczy. Prorok Zachariasz nauczał w czasach, kiedy Izraelici, no może częściowo, bo nie wszyscy, bo to część Izraelitów została, jak wiecie, bo nie wszyscy zostali zabrani do Babilonu. Część z tych, która została zabrana, wróciła. Tam kilka, jak ktoś czytał Księgę Nehemiasza i Ezdrasza, no tam jest, że oni wracali grupami, bo to nie było tak, że 100% wyszło i 100% zaraz wróciło, nie? To wracali grupami i wracała jedna grupa, potem druga grupa. Wrócił Nehemiasz, który odbudował mury, jak pamiętacie. Wrócił Ezdrasz, który zajmował się prawem, jakby powrotem do prawa Bożego i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, tak jak już wspomniałem ostatnio, wielu wracało, znaczy ludzie, niektórzy wracali z różnych powodów. Tak jak Ezdrasz wracał, bo, czy Nehemiasz wracał, bo chciał odbudować mury i żeby miasto tam nie było w ruinie. Ezdrasz, który chciał, żeby był powrót do prawa, bo Bóg natchnął go tym, żeby jechać i odczytać Księgę Prawa przed tymi, którzy wrócili. Bo to jest jakby istotne tutaj. A reszta no, miała różne powody. Jedni faktycznie uniesieni jakimś tam pobożnością chcieli wrócić, inni no, chcieli się wyrwać z tej niewoli, a była okazja i tak dalej. No jeszcze inni z różnych powodów. I chcę to tak troszeczkę przypomina sytuację ludzi, którzy przychodzą do Pana Jezusa. Nie? Jak wiecie, na początku to bywa różnie. Ja mogę powiedzieć o sobie, że tak jak chyba w większości, no po prostu był jakiś temat, jakiś problem był i tak dalej. Człowiek chciał, żeby Pan Bóg ten problem załatwił. Ja nie znam takiego, który w dniu nawrócenia powiedział całą formułę biblijną i tak dalej, i tak dalej. No nie, nie, to oczywiście są tak mówię, są różne powody, ale nieważne jakie powody, ważny jest powrót. Nie? Ważny jest powrót. I tutaj, kiedy oni wszyscy wracali grupami, przychodzili na te tereny tam, no i było widać, tak jak mówiłem, nie wrócili do miasta kwitnącego, gdzie komunikacja działała sprawnie, metro i za darmo było, i parki były, ławki. No nie, nie, to była jedna wielka ruina. I ci, którzy tam mieszkali, to pewno nie jeden powiedział, człowieku, po co ty tu wrócił, przecież tu nic nie ma w ogóle. No i więc myślę, że były różne postawy, tak jak to mówiłem ostatnio, ale to jest jakby bardzo ważne w związku z tym, co będziemy czytać. I teraz mamy grupę bardzo różnych ludzi, która wróciła i próbuje żyć w Jerozolimie, w mieście Bożym, tak? Nie będę jakby przechodził dalej, w kościele, tak? Powołani, bo zwróćcie uwagę, to są powołani przez Boga ludzie, nie? To jest coś, co tak jakby my, tak jak tu Adam mówił, dzięki Bogu, to, jak to niektórzy mówią, no szukałem Boga i znalazłem, nie? Z naszej perspektywy tak często odczuwamy, bo czegoś człowiek pragnie, szuka i nagle pojawia się Bóg. No to mówi, no szukałem i znalazłem, nie? Ale my nie widzimy tej duchowej strony. Tej duchowej strony, że to nieustannie Bóg działa, nieustannie Bóg działa, żeby nas przyciągnąć do siebie. My widzimy to naszą stronę. Dlatego tak mówimy, to oczywiście nie jest jakiś straszny grzech, że tak powiemy i w ogóle, bracie, siostro, przecież tak nie możesz mówić i tak dalej. Nie, to jest jakby wyrażenie naszych odczuć i naszych uczuć, nie? Bo człowiek na początku nie wie, że tak jak dzisiaj to wielokrotnie było mówione, Bóg dał Pana Jezusa, abyśmy mogli przyjść, nie? I to jest jakby jedyny sposób. I teraz przychodzą tutaj, kiedy oni wracali do tej Ziemi Świętej, powiedzmy do tego Jerozolimy, już tam mieszkali, no i dochodzili nowi i byli bardzo różni ludzie. Wiecie, Kościół zawsze składa się i będzie się składał z bardzo różnych ludzi. No jeśli myśli ktoś, bo to wiecie, są tacy, no jak ja taki Kościół dobry znam, no. Ja nawet rozmawiałem kiedyś z takim pastorem, wiecie, bardzo fajny człowiek, ale on powiedział, że on w tym kościele się nie może zrealizować, bo jakby jakichś innych ludzi mu dali, no to bo może mu lepiej poszło, nie? No, wiecie, no ja mówię, no nie wiem, no, że Pan Bóg się pomylił, nie tych ludzi ci dał, czy tak dalej, oczywiście pół żartem, ale Kościół zawsze składać się będzie z różnych ludzi, o różnych motywacjach, sposobach myślenia, wartościach i tak dalej, i tak dalej. I co jest Bożym celem?
Wiecie? Bożym celem jest to, tak jak to często się powtarza, Bóg przyjmuje nas takim, jakim jesteśmy, ale nie chce, żebyśmy tacy zostali. Bożym celem jest to, abyśmy stawali się doskonali. A mówię to, bo w związku z wczorajszym jakimś tam wycieczką też było, wiecie, to na samym początku już powiem. Człowiek pewien przeczytał książkę, w której było napisane, streszczając w jednym zdaniu. Pan Jezus zrobił wszystko, to już nic nie musisz robić, siedź w domu i tylko czekaj, i Pan Bóg cię doskonali, będziesz wspaniały. To pewnego dnia tak się stanie. Nie? I on się tego uchwycił. Przecież to jest nieprawda, nie? To jest nieprawda, nie? Oczywiście, całość to jest Boże dzieło. Ale czy tak? Położę się dzisiaj tak, a rano wstanę już inny? Tak, tak. A niektórzy nie chcą tego, oczywiście nie chcą brać krzyża, więc piszą takie książki. Niektórzy czytają takie książki, bo tak jest wygodnie i mówią, ktoś za mnie wszystko zrobi, i ja będę szczęśliwy. Nie? To są ludzie, którzy mają jakby dyspozycję do tego, żeby ktoś za nich zawsze wszystko robił, za nich się martwił i myślał. Nie? Bo są ludzie, którzy nie lubią, że się za nich robi, więc oni też jakby w drugą stronę. Nie? Nie, wszystko ode mnie zależy. Nie? Ale ten człowiek uchwycił się tego, że w tej książce było napisane, położę się, spać, rano wstanę i już będę innym, lepszym, doskonałym człowiekiem. Nie? Ale jak wiecie, ci, którzy troszkę są wierzący, parę lat, to wiedzą, że to jest oczywiście nieprawda, bo to jest długi proces. Trudny bardzo często, oczywiście, nie? Boli, czasami denerwuje, nie? Czasami się człowiek niecierpliwi, nie? Jakby chciał, żeby było troszeczkę inaczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj rozdział od piątego, nie wiem, zobaczymy, czy się uda, przynajmniej od piątego, właśnie o tym mówią, o Bożym działaniu w życiu ludu Bożego. Lud Boży już jest i teraz Pan Bóg mówi, no wróciliście z tej niewoli, jesteście na terenie ziemi obiecanej, jesteście w moim błogosławionym mieście Jeruzalem, możecie zaczynać wszystko od początku, po tym, co było wcześniej. No to sobie żyjcie, jak chcecie. No nie, nie? I czytamy pierwszy fragment. Od piątego tutaj jest, to był taki wstęp, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Rozdział piąty, od piątego, od pierwszego wiersza do czwartego. Potem znowu podniosłem oczy, mówi Zachariasz, i spojrzałem. A oto był unoszący się zwój. I zapytał mnie anioł, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę unoszący się zwój. 20 łokci długi i 10 łokci szeroki. To tak szybko wyjaśnię. To jest, to kto wie, ile to jest 20 łokci? Na pół. Na pół, czyli powiedzmy 6 metrów, 7 metrów, tak, około 7 metrów długi i 3,5 metra szeroki. No to coś dużego, nie? To nawet więcej niż to pomieszczenie. Dla tych, którzy nie mają wizualizacji, to tutaj więcej niż tu. Tu nie ma 7 metrów. Czyli ogromny, wielki zwój unosił się. Nie? Wtedy rzekł do mnie, to jest klątwa, która spada na cały kraj. Dlatego każdy złodziej według niej będzie potępiony i każdy krzywoprzysięzca według niej będzie potępiony. Zesłałem, mówi Pan zastępów, i wchodzi do domu złodzieja i do domu, kto fałszywie na moje imię przysięga i pozostaje w jego domu i niszczy go wraz z jego drzewem i jego kamieniem. To tyle, bo będziemy po tych wizjach pojedynczo. Taka wizja, nie? Jest, no, nie karteczka się unosi, no bo to Pan Bóg lubi takie obrazy, nie? I to nie tak jakaś karteczka mała się unosi, tam coś powiewa, nie? Nie, ogromny zwój zapisany i Bóg mówi, to jest klątwa. To jest klątwa. Dla kogo? Dla tych, którzy myślą, że można po staremu. Że można, no, wróciliśmy, nie? Z niewoli. Co było, to było. Wracamy do tego, jak było. Nie? Bardzo często tak jest. Wiecie, mnóstwo ludzi, wy też znacie, mnóstwo ludzi ja znam, którzy przyszli, płakali, deklarowali i tak dalej, i co? I wrócili do starego. I wrócili do starego, bo emocje, bo chęci, nawet nie będę teraz tutaj podawał powodów. Nie? Albo lekceważenie grzechu, no bo teraz już grzech mnie nie tyczy. Nie? A tutaj Bóg mówi, to jest klątwa, która spada na tych, którzy, na złodziei, na krzywoprzysięzców, konkretne grzechy są wymienione. Mówi, jeśli w moim narodzie będą dalej znowu złodzieje, tak jak byli przed wypędzeniem do Babilonu, jeśli dalej będą krzywoprzysięzcy, jeśli dalej będą kłamcy, jeśli to będzie waszym udziałem tutaj, mówi do Izraela, to co się stanie? To klątwa do was przylegnie, skarcając, nie? To za nie jest napisane.
przylegnie do was klątwa. I będziecie z tego powodu ponosić konsekwencje. Bo może niektórzy sobie myśleli, no żeśmy już swoje w Babilonie odcierpieli, nie? To teraz już tylko możemy sobie siedzieć i robić tak, jak nam się to podoba. Nie, bo mówi, wracamy do prawa mojego, które powinno być częścią waszego życia. A to, ten zwój, no miał oczywiście zrobić wrażenie, nie? Że to jest coś bardzo ważnego, wielkiego. Nie? Słuchajcie, mówi, nie może być tak, jak było. No nie może być tak, jak było. Nie? Jesteście moim ludem. Właściwie cała ta praca z wypędzaniem do Babilonu i tak dalej, to wszystko, to było po co? Żeby wszystko znowu wróciło do tego, co było wcześniej? No nie. Żeby coś się zmieniło w końcu. Nie? Bo oni, wiecie, żyli sobie tak właśnie, jest taki cytat, świątynia pańska jest. Mamy sobie świątynię, my możemy robić, co chcemy, przecież mamy świątynię, nie? A Bóg zawsze, że tak powiem, że tylko przymknie oko i jakoś to, no nie, nie. Tak oni myśleli. I tutaj w pierwszej wizji Zachariasz mówi, słuchajcie, tak być nie może, jak było. Tak być nie może. I ta klątwa mówi oczywiście o relacjach, ja to nazwałem relacjach międzyludzkich, nie? No bo oszustwo i tak dalej to są jakby relacje między ludźmi, nie? Druga klątwa, bo przejdziemy do drugiej klątwy, jest zapisana od 5 do 11. I potem, no przepraszam, wizja może, tak nie klątwa. Potem wystąpił anioł, który rozmawiał ze mną i rzekł do mnie, podnieś oczy i zobacz, co tu wychodzi. Wtedy zobaczyłem, co to jest, a on odpowiedział, to, co wychodzi, to jest efa. Efa to jest, może ktoś nie wie, to taki duży dzban, nie? Kilkadziesiąt litrów tam, powiedzmy, mniej więcej taki. No na pewno na tyle duży, jak to dalej możemy przeczytać, że tam się człowiek zmieścił. No to spory musi być, nie? Wtedy zapytałem, co to jest. On powiedział, to jest efa. I dodał, taka jest ich wina w całym kraju. A wtedy poniosła się ołowiana pokrywa i zobaczyłem kobietę siedzącą w efie. I rzekł, to jest bezbożność. Zepchnął ją do wnętrza Efy i rzucił na jej wierzch ołowianą pokrywę. Znowu podniosłem oczy i spojrzałem. Oto wyszły dwie kobiety, których skrzydła poruszał wiatr, a miały skrzydła jak skrzydła bocianie. A one podniosły Efę między niebo i ziemię, a wtedy zapytałem do anioła, który rozmawiał ze mną, dokąd one zaniosą Efę. A odpowiedział mi, będzie dla niej zniesiona świątynia w ziemi Sinar. To możemy czytać, przetłumaczyć jako Babilony, Babilonii. A gdy będzie gotowa, ta świątynia, postawię ją tam na cokolwiek. I tutaj mamy taki obraz, no jest to jakiś wielki dzban i ktoś tam z tego dzbanu wygląda, próbuje się wydostać. Wiecie, ołowiana pokrywa miała powodować, że ten człowiek się nie wydostanie, no bo to, wiecie, no ołów jest, jak kto pamięta, to jest ciężki, nie? Więc zresztą w starożytności tak było, że efa była gliniana, a pokrywy były właśnie polewane, może nie całe bez ołowia, albo polewane ołowiem właśnie po to, żeby szczelnie dotykały, żeby tam, wiadomo, owady nie wchodziły i tak dalej. Tutaj mamy wychodzącą kobietę, nie? Wiecie, tu się trochę zatrzymam, bo to nie chodzi, że to była kobieta, mężczyzna, ale w tamtych czasach, to chyba do dziś zostało, jednym chyba takim najgłównym motywem pogańskich wierzeń jest kult kobiety. Kiedyś była Isztar, Izyda, kto tam jeszcze co pamięta, Aszera, tak dalej, ciągle rodzaj żeński, nie? Ciągle ludzie mieli jakieś takie wierzenia związane, to bo chodziło o kult płodności oczywiście w związku z tym. I kto nie wie, a to powiem, w świątyniach na przykład na terenie Kanaanu było tak, że były, nie tylko i w Egipcie też, były kobiety w świątyni nierządne, siedziały i przychodził, płacił człowiek kobiecie, miał z nią stosunek seksualny i to był sposób oddawania cześć Bogom. No, takie były, takie to było, nie? No, dla nas to dzisiaj jest dziwne, nie? Ale tak to było. Dlatego jest obraz kobiety, która się próbuje wydostać, czyli tej bezbożności. Próbuje wyjść z powrotem gdzie? W Izraelu. Bezbożność kultowa. W pierwszym tym tutaj obrazie było o relacjach między ludźmi. Bóg mówi, tego nie może być już. To musi zostać usunięte, to musi zniknąć. A teraz mówi o, że tak powiem, o kultowym. Mówi, że tak powiem, no możemy po naszym powiedzieć, życiu duchowym, nie? Życiu w kościele i tak dalej. Mówi, tam bezbożności nie może być. Nie może być różnych ja i tam Izyda. Czy jakaś inna bogini.
Nie może być ja. Ona będzie próbowała wejść, bo widzicie, ona próbowała wychodzić z tego dzbanu, tam się, wiecie, ktoś to ma wyobrazić, to ona się wygrzebuje, a oni ją tam pokrywą. Nie, nie tu. Nie? Tu jest mój lud, Bóg mówi, i ja zabiorę tą bezbożność. Znaczy, wiecie, to taki obraz tylko, ale wiecie, jak Tadek powiedział, że to bardzo boli często. No, boli. Zabieranie bezbożności z życia człowieka boli. Ale to dobrze, nie? Ja myślę, że bardzo dobrze. Bo człowiek potem pamięta przynajmniej, nie? I Bóg mówi, ta bezbożność tutaj nie będzie w moim ludzie. Kulty wszystkie, wiecie, ja nawet nie chcę do współczesności wracać, bo to byłoby za proste, nie? I ja nie lubię tego. Ale wszystkie kulty gdzieś tam się kręcą wokół właśnie tego. Wokół bezbożności, wokół rozwiązłości. A dzisiejszy tak zwany ateistyczny świat to w ogóle się bawi w kulty rozwiązłe. Nie? Nawet nie będę mówił, bo to szkoda w ogóle szokować może niektórych. Bo mi tego nie będzie tutaj. To zostanie zabrane. Wiecie, tam to jest taka jakby ciekawostka, tam są dwie kobiety, przelatują, mają skrzypa jakby bucianie. Nie? No to tak na marginesie. To tak na moją prywatną zawsze mam tłumaczenie. Bucian był zwierzęciem nieczystym. No więc nieczysty zabrał nieczystego. Nie? I gdzie i zabrał? No właśnie tam. Do Babilonu. Tam, gdzie jest jego miejsce. I Bóg mówi, tam jest centrum rozpusty. Postawią bezbożność na ołtarzu. I oczywiście Babilon w starożytności dla Izraelitów to był obrazem całego świata, oczywiście pogańskiego, nie ludu. Nie, to nie tylko chodziło konkretnie o to miejsce, że Babilon, czy tam, kto dzisiaj jest tam na terenie Iraku i inne miejsca. Nie. Cały bezbożny świat będzie czcił rozpustę. Postawi na ołtarzu. Temu będzie oddawał cześć. Wtedy oddawał, wiecie, kto czyta historię, to wtedy oddawał, w Grecji oddawał, w Rzymie oddawał, w średniowieczu oddawał, dzisiaj oddaje i dopóki ziemia będzie oddawał. Bo to jest ich miejsce kultu. A Bóg mówi, a w tym obrazie oczywiście, a tak, w moim ludzie tak nie będzie. Mój lud ma być czysty. W Bożej świątyni kto ma być? Obiektem, przepraszam, za słowo kultu. Bóg. W Bożej świątyni, jak to Pan Jezus powiedział, świątynia czym ma być? Domem modlitwy. Abyście uczynili co? Jaskinie zbójców. Nie? I nawet to Izraelici zrobili, zwróćcie uwagę. Nie? Nawet to oni zrobili. Wydawałoby się, że wiedzą, ale przyszły różne okoliczności, należało. Wiecie, to też pokazuje o niebezpieczeństwie, które grozi wszystkim. Że ona spod pokrywy może próbować wychodzić. Zawsze. To nawet nas, nie? Każdego z nas będzie wychodzić i jak to było, jesteśmy świątynią Ducha Świętego, tak? Jakby zawężając jeszcze bardziej, nie? Też może przyjść dzban i będzie wychodzić. Bezbożność wprowadza. Rozpustę wprowadzę i jakieś inne rzeczy niemoralne, jakieś rzeczy związane z oddawaniem czci Bogu i tak dalej, i tak dalej. Nazwanym wielobóstwem, tak? Dzisiaj, tak? Jakie wielobóstwo? Ja tam wielu bogów nie mam. Wielu, tak? No bardzo łatwo sprawdzić, ile bogów ktoś ma, nie? Przy pierwszej okazji, kiedy pojawiają się trudności, kłopoty, to wtedy się okazuje, komu służę. Bardzo często, bardzo łatwo. Bo wiecie, jak świeci słońce, ja sparafrazuję wczorajszy dzień, ale nie powiem jakby więcej tego. Jak świeci słońce, jest pięknie i wszyscy są uśmiechnięci i nie ma żadnych przeszkód i problemów i wszystko idzie gładko, to wszyscy są zadowoleni, wszyscy są radośni, wszyscy jeden drugiemu mówi same komplementy i tak dalej, i tak dalej. Niech się pojawią tylko trudności. Niech się tylko pojawią na drodze trudności. I niech one trwają dłużej niż 30 sekund, wychodzi prawdziwy człowiek. Wychodzi, co tak naprawdę w człowieku siedzi. To każdy może na sobie sprawdzić. Niech tylko przez jakiś dłuższy okres niech nas coś męczy. Męczy i męczy. I nic nie możemy z tym zrobić. Zaczyna wychodzić człowiek. Z tej pokrywy zaczyna wyłazić. I mówi, ja teraz, nie? To. A to tak zupełnie marginesie.
Ale idziemy dalej, bo czas leci. Następna wizja. Szósty rozdział. Znów podniosłem oczy i spojrzałem. A oto były cztery wozy, które wyjeżdżały z pomiędzy dwóch gór. A te góry były z piżu, po naszemu z brązu. W pierwszym wozie były konie kasztanowe, w drugim wozie były konie kare, w trzecim wozie były konie białe, w czwartym wozie były konie srokate i silne. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną. Co one znaczają, mój panie? Odpowiedział anioł i rzekł do mnie. Stawiwszy się przed panem całej ziemi, wyruszają cztery strony świata. Konie kasztanowe wyruszają do krainy wschodniej, konie kare wyruszają do krainy północnej, białe wyruszają na zachód, srokate wyruszają do krainy południowej. Silne konie rwały się do biegu, chcąc obejść ziemię. Więc rzekł, jazda, obejdźcie ziemię i obiegły ziemię. Potem zawołał do mnie i rzekł, spójrz, te, które jadą do krainy północnej, uspokoiły ducha pana w krainie północnej. No i cóż to może znaczyć? Tak, żeby nam, znaczy Izraelitom było łatwiej, nie? Bo nam wszystkim za chwilę też będzie łatwiej. Oni wrócili z Persji, z niewoli perskiej, a w Persji było tak, że no, bo to zaczęło się od Dariusza I, był taki zwyczaj, że król jak wychodził przed pałac i chciał wydać jakieś rozporządzenie dotyczące jakichś tam rzeczy, no nie wiem, tam zwolnić z podatków, tym nałożyć, potem no, jakieś tam w tej swojej domenie, którą zarządzał, stały rydwany. Cztery, bo one jechały cztery strony. I on wydawał polecenie. Ty tam, nie wiem, do Grecji, czyli na północ, znaczy, przepraszam, bardziej na południe do Grecji, z ich perspektywy, ci tam. I tam macie jechać i tam powiedzieć, jaki jest mój rozkaz i oni tam wszyscy mają wypełnić. Wszystko już jakby się... Tu mamy... Aha, i co ważne, północ dla Izraelitów, nie? To, bo dla nas północ to zaraz już nie tam, Spitsbergen, tam jakieś takie rzeczy widzimy. Nie. To dla nich to jest Babilon. Bo dla nas północ to jest tam, dla nich północ to jest Babilon. Nie? Tak, żeby też tą perspektywę patrzeć. Bo zaraz jakby dojdziemy do tego. Co widzimy? Widzimy tutaj Boga, który jest władcą całej ziemi. Zarządza tym wszystkim. I wychodzi, i tak jak ten Dariusz przysłowiowy, i mówi: a teraz moi jeźdźcy, ruszać świat z moim rozkazem. To mówi o tym, że kto mówi, jak jest, jak będzie. Kto jest władcą? Kto zarządza? Czyje polecenia są wykonywane? No niektórym się wydaje, że jego, bo tam jest, nie wiem, ktoś, nie będę mówił tam o jakichś stanowiskach, ale mi się wydaje, że jak on powie, tak będzie i nikt tego nie zmieni, nie? To oczywiście będzie nieprawda, nie? Ci nawet najwięksi, no to porządzili trochę, pomądrzyli się i ich nie ma. Nie? A tak naprawdę świat wykonuje czyje polecenia? Boże polecenia wykonuje. To jest jakby pierwsza tutaj rzecz. Druga rzecz, mówiąca o tym, że... O, proszę jakby przeczytam jeszcze raz. Te, które... ósmy wiersz. Spójrz, te, które jadą do krainy północnej, uspokoiły ducha Pana w krainie północnej. No cóż to może znaczyć? Kraina północna to oczywiście, jak mówimy, Babilon. I przeczytamy o tym, że jeden rydwan pojechał do Babilonu. Uspokoić tam ducha Pana. Co to znaczy? To znaczy, że tam ma zapanować pokój. Zresztą za Dariusza zapanował pokój. I, bo wcześniej były wojny tam, to nawet nie będziemy wchodzić. I zwróćcie uwagę, dlaczego zapanował pokój? Bo Dariusz wygrał z Cyrusem albo z kimś tam, nie? Nie, bo Bóg tak zarządził. A dlaczego Bóg tak zarządził? Żeby uchodźcy mogli wrócić. Oczywiście można sobie to przełożyć. Dzisiaj też Bóg zarządza rzeczywistością. I jak Bóg powie, że w Katowicach tak ma być, to tak będzie. I nikt tego nie zmieni. Ani ten, którego się wszyscy boją, ani tego, którego się nikt nie boi. On może wydawać różne dyrektywy, ludziom się może wydawać, że to oni załatwili sprawy i z naszej ludzkiej perspektywy to może tak wyglądać, bo wiecie, tamtą wojnę wygrał Dariusz i zapanował pokój, bo on był bardzo tolerancyjny i chciał pokoju. To tak się może wydawać z naszej perspektywy, że to on. Ale my tu czytamy, Zachariasz widział i przekazał to, co to duchowe, to, co niewidoczne. To Pan zarządził.
I oczywiście nie chcę już tam jakby przenosić do naszego życia. Każdy myśli, że już sobie coś tam poukładał. To Pan zarządza. Nam się może wydawać, że my, że ktoś tam, że gdzieś tam, oś tam. Ale gdyby Pan Bóg nie wysłał koni, że tak powiem, na północ, które by uspokoiły ducha Pana na północy, to byśmy się mogli sprężać długo i bez końca i tak by to nic się nie zmieniło. Ale idziemy dalej. I teraz następna wizja. Ale zanim ta wizja, jak myślicie, po co te trzy wizje? Dla Izraelitów. Po co one? Pierwsza o tym, żeby przypomnieli sobie, co to jest prawo. Ja, tak jak byłem na samym początku, oni po prostu wrócili. I teraz muszą rzeczywistość poukładać na nowo. I Bóg mówi, relacje między wami, uczciwość i tak dalej, to jest to, co jest moim celem. Drugie, pobożność, to jest też mój cel. Trzecie, pamiętajcie, to ja zarządzam rzeczywistością. I z jednej strony oczywiście niektórzy mogliby się przerazić, ale ci, którzy mu ufają, to co powiedzą? Wow. To Pan zarządza. Jak Pan wyśle konie, to tak będzie. Jak nie wyśle, to tak nie będzie, nie? I to dla nich było, wiecie, to jest tak troszeczkę jak oni, jak wyjście z Egiptu. Pamiętacie, jak wychodzili z Egiptu, to te wszystkie plagi były po co? Żeby pokazać Izraelitom, że wszyscy bogowie Egiptu są bezsilni. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo jak człowiek wchodzi na Bożą drogę, to on przynosi, wiecie, kto pamięta jeszcze, przynosi cały bagaż. A niektórzy do dziś jeszcze ten bagaż mają, nie? Lęków, strachów, przyzwyczajeń i tak dalej. Jak to Adam powiedział w zeszłą niedzielę, cały ten bagaż śmieci niepotrzebnych, który trzeba wyrzucić, nie? To tylko przeszkadza, nie? To powoduje tylko, że człowiek się nie rozwija, nie wzrasta i tak dalej. Człowiek to wszystko przynosi, różnych zahamowań, wszystkiego. I Bóg mówi, wyrzuć to. Patrz na mnie. Patrz na mnie, ufaj mi. Ja ci powiem, co trzeba zrobić. Tych śmieci się pozbądź, nie? Te złe relacje, kłamstwo i tak dalej. Wyrzuć to. Wyrzuć wszystkich bogów. Daj spokój. To wiesz, że to i tak nie ma żadnego znaczenia. Świat się będzie w to bawił. Świat se będzie czcił tych różnych bezbożności pełno. Oni tam se w Szinar postawią świątynię i tam wszyscy będą się jeździć i modlić. Ale to nie twoja sprawa. Ty jesteś w Jerozolimie ze mną. Bo ja, wiecie, te dwie wizje, bo ta trzecia jest właśnie w dobrej kolejności, bo ona pokazuje, jesteś ze mną w Jerozolimie, możesz się czuć bezpieczny, bo ja zarządzam światem. Jak ja wydam polecenie, tak będzie. Kolejność tych wizji nie jest przypadkowa, nie? Ale przechodzimy do wizji czwartej, która też w odpowiednim miejscu jest. Koronacja arcykapłana Jezuego, taki mamy podtytuł. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Weź dary wygnańców od Heldajasza, Tobiasza, Jedajasza, którzy dziś przybyli z Babilonii, wejdą do domu Jezjasza, syna Sefaniasza. I weź srebro i złoto i zrób z tego koronę i łóżł na głowę arcykapłana Jezuego, syna Jehosadaka. I powiedz do niego. Tak mówi Pan zastępów. Oto mąż, którego imię brzmi Atorośle. Pod jego stopami wyrośnie Atorość i on zbuduje przybytek Pana. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski i zasiądzie jako władca na swoim tronie. Także kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie między nimi obydwoma pokojowe nastawienie. A korona pozostanie w świątyni Pana na piątkę Heldajasza, Tobiasza, Jedajasza, Jezjasza, syna Sefaniasza. I przyjdą z dalekich stron i wezmą udział w budowie świątyni Pana. Tak poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was, a to się stanie, jeśli naprawdę słuchać będziecie głosu Pana waszego Boga. No i tu mamy taką sytuację też. Wróciła jakaś grupa ludzi. Bo tam to dynamicznie się dzieje. Wracają różni, nie? Nagle oni tam w tej Jerozolimie się jakoś próbują zorganizować, to coś tam trochę mury, tu jakieś wrogowie ich próbują zniechęcić i tak dalej, to co tam w Nehemiaszu możemy czytać i tak dalej, i tak dalej. I nagle wraca jakaś grupa ludzi. I prorok mówi takie Boże słowo. Idźcie do nich, do tych ludzi, oni tam przywieźli złoto, srebro i macie coś zrobić. Koronę. Trzeba mieć koronę. I koronować arcykapłana. Jakiego? To pamiętam, jak się miał ten kapłan. Bo to już strasznie dużo imion było.
skarbonia złego. Oczywiście nie będę już mówił, jak należy rozumieć słowo Jozue, nie? Albo powiem. Kto pamięta Jozue, co znaczy? I dzisiaj jakie znamy imię takie, które jest... Tak, Bóg jest zbawieniem. Jozue i Jezus. Tak, i to jest to samo. Nie? I oczywiście tu jest jakieś takie proroctwo, nie? Ale jakby nie będziemy zajmować się proroctwami, tylko któryś tam, ale próbujemy się znaleźć w tym miejscu, gdzie oni są. I teraz przychodzi Zachariasz i mówi tak, zróbcie koronę i koronujcie arcykapłana złego na króla. Chyba. No bo kto nosi koronę? Król! Będzie on kim? Latorośnią. Wiecie, co to znaczy latorośl? No jak rozłożymy to słowo na czynniki. Lato rośl. Nie wiem, czy zwróciliście jakieś uwagę. Coś, co wyrasta na lato. Nie? A co na tej latorośli jest? Kto widział kiedyś? No każdy chyba widział, albo przynajmniej słyszał kazanie na temat linnicy. Nie? Jest to świeży pęd przede wszystkim. I na nim wyrastają grona. I teraz Bóg mówi, będzie on tym, ja teraz przełożę to, Jozue będzie tym świeżym pędem, zielonym, wspaniałym, rozwijającym się, który będzie wydawał grona. I tam jest napisane, i też inne latorośle będą. W tym tłumaczeniu mamy inna latorośle, ale w innych tłumaczeniach jest liczba mnoga, inne latorośle. Mówi, i oczywiście czyje to dzieło jest? Boże dzieło. Ewangelia Mateusza, przepraszam, Jana, tak? Kim jesteście, mówi Pan Jezus? Do nas wszystkich. To nie powiedział do Jezułego, może do Piotra, albo jeszcze do... Tam, no, może jeszcze do Jana, nie? Do wszystkich swoich dzieci Pan Jezus mówi, wy jesteście... Ja jestem krzewem winnym, mówi Pan Jezus, czyli tym najważniejszym. A wy jesteście kim? Lato roślami. Coś, co wyrasta, żeby dawać owoc. Jaki owoc? No, cierpki, bo cierpki, ale jest. Tak? Kto pamięta? Obfity owoc. Taki jest cel. I taki cel był wtedy też. Jozue miał być tym, który jakby w cudzysłowie zapoczątkował. Dla mnie to oczywiście znowu jakby imię nie jest przypadkowe, że to się przekłada na greckie Jezus. Nie? Też nie jest przypadkowo dobór tego imienia dla arcykapłana. I obraz tego, jak przyjdzie Pan Jezus i odnowi wszystko. Wiecie, oni odnawiali świątynię po upadku. Pan Jezus jak przyszedł, co robił? Odnawiał świątynię po upadku. Nie? Jak się wtedy żyło w Izraelu, to każdy wie, jak było. Każdy czytał Ewangelię, to widział, wie, jak to wyglądało. Nie? I Pan Jezus przyszedł, jak to było, jak w Izajaszu? Jak korzeń w suchej ziemi. Nie wiem, czy kiedy zastanowiliście się nad tym obrazem. Jak korzeń w suchej ziemi. No w suchej ziemi nic nie rośnie. I nagle pojawia się korzeń, który zaczyna rosnąć. Skąd on się tam wziął? Sam z siebie? No nie. Stało się coś niemożliwego. Pojawił się jak korzeń w suchej ziemi. Ja bardzo lubię ten obraz z Księgi Izajasza z 53 rozdziału. Bo on pokazuje, że to jest Boży cud. Jest sucha ziemia, piasek, pustynia, kto był, kto tam widzi, tam nic nie ma. I nagle coś zaczyna wyrastać. Cud. I Pan Jezus dokładnie... To jest dokładnie obraz Pana Jezusa. I tutaj arcykapłan Jozue dla nich oczywiście, dla Izraelitów, bo oni jak w pierwszej myśli było do nich, słuchajcie, arcykapłan Jozue będzie początkiem obfitości. Nie? Od niego wyjdzie. Bóg mówi, ja go koronowałem na króla, tak? I on będzie początkiem obfitości, która będzie w Izraelu. I wy też będziecie tymi latoroślami i będzie wszystko wzrastało dzięki... Jak to Adam dzisiaj powiedział, no naszej pobożności, tak? Nie, dzięki Bożej łasce. Dzięki temu, że Bóg im wybaczył wtedy i mogli wrócić po 70 latach. I zwróćcie uwagę teraz, ja znowu wrócę do tej sytuacji, oni siedzą tam i zastanawiają się, co dalej, jak to wszystko będzie wyglądało. No bo to nie kwitnące miasto, to jakieś ruiny, które oni powolutku odbudowują i tak dalej, i tak dalej. I nagle taka wizja, słuchajcie, arcykapłan Jozue będzie początkiem obfitości waszej. A kiedy to się stanie? Tutaj. A to się stanie, jeżeli
naprawdę słuchać mnie będziecie. A to się stanie, mówi Bóg przez Zachariasza, tak? Czy mówi Bóg? A to się stanie. To obfitowanie, ten wzrost, ten rozwój, to zielono w koło, nie? To obfitość owocu, słodkiego, wspaniałego. Kiedy to się stanie? Kiedy mnie naprawdę... Ja myślę, że to słowo naprawdę jest, to nie jest przypadkowo, nie? Kiedy mnie naprawdę... Nie, że tam będziecie mówić, że mnie słuchacie, będziecie wielu mówi tam, mówię, o, tam słucham, bo tam... Kiedy mnie naprawdę słuchać będziecie, to to się wszystko wydarzy. Dalej, dalej. Mamy jeszcze czas, więc jeszcze... Dobrze, no to 7 rozdział. 4 roku króla Dariusza, 4 dnia 10 miesiąca... przepraszam, 9 miesiąca, tak? Słusznie, trzeba pilnować tutaj, żeby nie czytali źle tekstu biblijnego. 9 miesiąca, nazywa się ten miesiąc Kislew, słowo Pana doszło od Zachariasza. Betelsar Eser wysłał regem Meleka i innych mężów, aby przejednać Pana. No, jakaś grupa przyjechała do tego i z pytaniem, i zapytać kapłanów domu Pana, zastępów i proroków, czy w 5 miesiącu mam obchodzić pokutę z płaczem i postem, jak to czyniłem przez tyle lat. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści. Powiedz całemu ludowi kraju i kapłanom, jeśli pościliście i pokutowaliście w 5 i 7 miesiącu, to w ciągu 70 lat, to czy pościliście dla mnie? A gdy jecie i gdy pijecie, czy to nie wy jecie i nie wypijecie? Czy nie znacie słów, które Pan mówił do was przez dawnych proroków, gdy Jeruzalem było jeszcze zamieszkane i zażywało spokoju wraz ze swoimi okolicznymi miastami, gdy zamieszkane było przez jeszcze Negeb i Sefela? A może tyle, bo to strasznie dużo różnych rzeczy jest. No i przyjechała jakaś grupa ludzi. No, wiecie, jak to czytam, to mi się zawsze przypomina, jak jeden z uczniów przychodzi do Pana Jezusa i mówi tak, mistrzu, a to do ile razy mamy wybaczyć? Czy aż do 7? Nie? No, tak chciał, może zaimponować nawet, nie? A Pan Jezus mówi, nie, no nie przesadzaj, tam 4 wystarczy, nie? No to by się czuł taki zbudowany. Pan Jezus mówi, nie. Tam wymienił trochę większą liczbę. To też oczywiście jest bardzo umowne, to nie o to chodzi. Tak. Oni też przyszli i mówią tak, no wiesz, bo myśmy już tam tyle lat pościli i ten, no czy to mamy dalej robić? No. No. Może ktoś przyszli, a myśli liczy na to, że Jezus mówi, tak, bracia, dobrze, to. Tak, tak dobrze, puścicie, tak róbcie, tak trzeba, nie, tam. A co mówią? Co Bóg powiedział do Zachariasza w odpowiedzi? Od 8. Wtedy doszło słowa Zachariasza, doszło Zachariasza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. I uciskajcie wdów i sierot, przychodniów ubogich. Nie zamyślajcie w swoich sercach nic złego, jedni przeciwko drugim. O czym mówi? Wiecie, to wielokrotnie się dziś przewija w Biblii, nie? Co jest prawdziwym postem. Niektórzy myślą, że przez czynności religijne, nie? Na przykład dla mnie, ja przyznam się, że post to żaden problem, bo ja mam czasami takie dni, że w ogóle nie jem przez cały dzień z różnych powodów, bo nie mam czasu albo coś. Więc ja tam, jak ktoś mi przyszedł, powiedział, że post 3 dni, ja powiedziałem, tylko 3, mogę 4, nie? To w ogóle nie jest problem. Ale bym ktoś przyjedział do mnie i powiedział, słuchaj, przeczytam jeszcze raz. Wydawaj sprawiedliwe wyroki, świadcz miłość wzajemnie. No to już trochę trudniej. Nie? Mówię, dla mnie post. Mogę nie pić, nie jeść kilka dni. W ogóle nie jest problem. Nie? Ktoś powie, wow, ten to jest pobożny. Nie? 3 dni już nie je. Jak się brat umartwia. A dla mnie to żadne umartwianie, nie? A nawet przyjemność. Nie? Ale jeśli mam wydać sprawiedliwy wyrok, to już jest trudniej. Im było łatwiej, nie?
tkwić w obrzędowości. I w ogóle człowiek jest łatwiej tkwić w obrzędowości. To robić, tamto robić, tak dalej robić, bo tak jak mówię, to jest prostsze. A Bogu nie o to chodzi. A czytamy w innych miejscach, Pan Bóg mówi, nie taki post. I będziemy w innych księgach też czytać, puścicie, płaczecie i tak dalej, a co potem robicie? Wychodzicie ze świątyni i grzeszycie. Różne rzeczy. Oni chcieli, oni przyszli po akceptację. Nie? Mówili, no, żeby ktoś powiedział, tak, dobrze robicie, róbcie tak dalej. Nie? A Bóg mówi do Zachariasza, nie o to mi chodzi. Jak chcecie pościć, jasne. Ktoś chce, nie ma problemu. Dla siebie to robicie. Tak dobrze, cytując tutaj. Dla siebie to robicie, nie? Przecież nie dla mnie, nie? I nie dla innych, dla siebie to robicie, to jest wasza rzecz, nie? A dlaczego? Tu czytamy dalej. I teraz jakby Zachariasz wraca jakby trochę w historii Izraela od 11, lecz oni, czyli ojcowie, mówi do teraz, do tych następnych pokoleń, lecz oni nie chcieli słuchać, odwrócili się ode mnie plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca jak diament, przepraszam, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów przysłał do nich przez swojego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. No może tyle. Zwróćcie uwagę, jak Zachariasz wraca do tego, mówi, słuchajcie, popatrzcie, co było wcześniej. To było dokładnie tak było. Nie? I wy jak chcecie zrobić to samo. Mówi, opamiętajcie się. Wracamy do początku rozdziału 5. Jak zwój się pokazał z przekleństwami. Mówi, tak nie może być. I tutaj też następni przyszli i mówili, będziemy obrzędowo teraz. Nie? Mówi, popatrzcie, nie. Mówi, okej, chcecie, to se róbcie. Nie? Ale popatrzcie na waszych ojców, dziadów i pradziadów i tak dalej. Jak oni? Oni też chodzili do świątyni, 5000 ofiar składali i tak dalej. I co? I co zrobiłem? Wypędziłem ich do Babilonu. Jak to? Codziennie siedzieli w świątyni i do Babilonu ich zostali wypędzeni. Jak to tak? No tak nie może być, nie? Pomyśli sobie człowiek. No jak on siedzi cały dzień w kościele i do Babilonu poszedł. Przecież nie o to chodzi. Chodzenie do kościoła nie jest rzeczą złą, a nawet wskazaną. Ale nie na tym, jak wiecie, człowiekom budować swoją wiarę. Chodzenie do kościoła jest skutkiem wiary, a nie czymś, co ma wyprodukować. Nie? To jest skutek. Ja chcę przyjść do społeczności, tak, dlatego tutaj puszczamy Mirce, bo Mirka chce być w społeczności. Nie? A to nie dlatego, że tylko dlatego, że jej serce pragnie być w społeczności. Bo kocha. Kocha Boga, kocha nas, chce być z nami. Ale to nie ta, niektórzy mówią, no on tak dużo chodzi do kościoła, to on musi być dobry. No jak to ktoś powiedział, ile razy trzeba pójść do garażu, żeby stać się samochodem. Nie? Ja to kiedyś zadałem człowiekowi i on mówi, no nie ma takiej liczby. Ja mówię, no ale co trzeba zrobić, żeby stał się samochodem? Wiecie, on mądrze odpowiedział, musi stać się cud. On się musi zamienić w samochód. Ja mówię, widzisz? I tu zaczęliśmy Ewangelię. On zrozumiał, że wchodzenie do tego oglądania samochodu nie zrobi z niego samochodu. I siedzenie w garażu nawet cały dzień, i cały wieczór i całą noc i można tam pościć w tym garażu przy tym samochodzie, nie zrobi z ciebie samochodu. Nie? Musi nastąpić przemiana. Musi nastąpić cud. Tak samo tu. Oni w tej świątyni, to tam, ile to tam na Paskę przychodziło, ja to kiedyś czytałem, ponad 1 000 000 ludzi przychodziło na Paskę. Żydów. I każdy składali 1000 ofiar. I co? I wylądowali gdzie? W Babilonie. I Zachariasz mówi, słuchajcie, no przypomnijcie sobie całą tą sytuację i pomyślcie. O co mi, na czym Bogu zależy? Chcecie? To tak jak mówił. To sobie pójście, to dla was jest, nie? Ale mnie nie o to chodzi. Jak chcesz żyć pobożnie, chcesz ćwiczyć się pobożności, to pość, nie? Bo wzmacniasz w ten sposób swój charakter. To jest, myślę, bardzo fajna rzecz. Ale nie o to chodzi. Nie? Nie od postów, ale od pobożności, od pobożnego życia, od relacji z ludźmi, od miłości do innych ludzi, miłości do Boga i tak dalej, i tak dalej. O to mi chodzi. Nie, nie musisz, możesz nigdy nie pościć. Jak to, pamiętacie, przyszli to tu przecież w Faryzeusze, tak? Do Pana Jezusa i mówią, no mistrzu, ale tu tam my, nasi poszczą,
Jana poszczą, wszyscy poszczą, a twoi to jedzą i jedzą i jedzą. Tak, no. No jak to? Tak musi być biczowanie i tam o chlebie i wodzie i to pobożność taka, nie? Przyjdzie czas, to będzie, przyjdzie czas. Ale to nie to jest kluczem, nie? Dobra, ale idziemy dalej, jeszcze stanę trochę tekstu. I tutaj od 13, tak, od 12 końcówkę. Dlatego Pan Zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Stało się więc tak. Dlatego tak się stało, bo po prostu no, zajmowali się obrzędowością, a nie życiem pobożnym, tak to uprościmy. I czytam dalej. Dlatego Pan Zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Stało się więc tak, jak on wołał, a oni nie słuchali. Tak też, gdy oni będą wołać, ja ich nie wysłucham, mówi Pan. I rozrzuciłem ich huraganem pomiędzy wszystkie narody, które nie znali. A pozostała po nich ziemia spustoszona, także nikt tamtędy nie przechodził. I teraz ten wiersz, który jest dla mnie ważny. Tak przepiękny kraj zamienili w pustynię. To, co się stało, było skutkiem ich grzechu. Upuszczając, nie byli w pustyni. I co Zachariasz mówi w końcówce? A tak przepiękny kraj zamienili w pustynię. Co to jest przepiękny? O jaki przepiękny kraj chodzi? O ziemię obiecaną, którą Bóg im dał. Dał im, jak ktoś czytał, jak wrócili posłańcy z Kanaanu, tam z tymi darami, nie, to oni mówili, tam jest wszystko. Tam jest pięknie, wspaniale, obficie, wszystko rośnie. Jak to było, dwóch niosło jedną kiść winogrona, tak obfitowało. Nie? Bo piękna, dostatnia ziemia. I Bóg mówi, dam ją wam. Żyjcie w niej i bądźcie ze mną. Co się stało? Co się stało? Poprzez swój grzech, poprzez swoje odstępstwo zniszczyli tę ziemię. Stała się pustynia. Znacie to? Czy to chodzi o tylko Izraelitów? Kiedy człowiek nawraca się, przychodzi, Bóg mówi, wejdź do mojej ziemi. Wejdź do mojej ziemi, żyj. Żyj w mojej ziemi obiecanej. Ja ci będę błogosławił, będę cię strzegł i tak dalej, i tak dalej. Tam jest wszystko przygotowane dla ciebie. W cudzysłowie wspaniałe miasta, wspaniałe sady, obfite rzeki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to czeka. A wielu poprzez swoje nieposłuszeństwo, grzech, lenistwo i tak dalej, nawet jakby to mówić, uczyniło pustynię. I żyją na pustyni. Oczywiście do kogo mają żal? Do Boga. Mówią, Panie Boże, no jak ja? Przecież miało być uficie, nie? No i tam różne rzeczy, i mądre książki czytamy, i już wszystko wiemy, i w ogóle kazania mówimy, i cokolwiek, nie? No, gdzie ta? No, to ja na sucho, pić mi się chce, nic nie ma, dachu nad głową, słońce mnie parzy, ani drzewka, ani niczego, jak? To chyba jakaś ta twoja oblica nie za bardzo. Jakoś chyba słabo. No, jest wielu, którzy kombinują oczywiście, ale o tych nie będę mówił, bo są ci, którzy kombinują i różne mądre rzeczy wymyślają. Bo zaprzepaścili. Bo zaprzepaścili. Nie chcą. Mówią. A może Ashera? A może Baal? A może coś tam. Pamiętacie, jak Izraelici na początku przyszli do ziemi obiecanej, jak wchodzili, to śpiewali wszyscy, chwalili. Nie? A jak już usiedli? Rozlokowali się po miastach, zaczęli mieszkać, to się zaczęło. To Księga Sędziów, nie? Ile tam trzeba było, żeby już pierwszy Gedeon, pamiętacie historię z Gedeonem, tam Gedeon co zrobił? Zniszczył słup Aszery. Dopiero co przyszli na teren Ziemi Obiecanej, a już Aszerę postawili. Jakiś tam
wracać do kultury miejscowej. Tak, tak. Oni zaczęli wracać do kultury tej, która była wcześniej, a tak naprawdę do tego, co w nich było starego. Nie? To, nie, to, to się mogło inaczej nazywać, bo jak byli w Egipcie, to się nazywał tam Apis, a jak byli w ziemi obiecanej, w Kanaanie, to się nazywała Ashera. Nie? To nazwa jest nieistotna, któremu Bogu chcą służyć. Dzisiaj nazwy też są bardzo różne, tych bogów, które tam... Człowiek nie chce służyć Bogu, to wymyśla sobie tam nazwy, to tam... Oczywiście ja nie będę tam mówił o jakichś pogaństwach, ale to nazywa się, nie wiem, moje zainteresowania na przykład, nie, moje udziały w czymś, tak. Różne rzeczy są. Wierzący w różnych rzeczach uczestniczą, w związku z tym nie mają czasu dla Boga. Nie mają czasu dla Boga. W różnych rzeczach muszą uczestniczyć, różne rzeczy robić i czasami pójść na kompromisy, no bo wiesz, bo to tak, bo to tak, bo to tak. W związku z tym nie mają czasu. Nie mają czasu. I to nazwa jest nieistotna. Wiecie, nazwa jest nieistotna. Oczywiście ktoś tam może powiedzieć, no ale ja tam, u mnie na podwórku żaden słup nie stoi, nie? W sercu stoi. W sercu jest, tak. Się nie będę już rozpoczynał 8 rozdziału, bo to już czas leciał. I myślę, że z tych rozdziałów już pewne rzeczy jakby, one pokazują pewne rzeczy. Pokazują Boga, który działa, jest aktywny. Boga, który działa w życiu każdego człowieka. I nie, przeczytam jeden wiersz z tego 8 rozdziału, bo on jest na zakończenie bardzo istotny. A wrócimy do całego rozdziału następnym razem. Początek 8 rozdziału. Znowu doszło słowo Pana zastępów tej treści. Tak mówi Pan zastępów. I uwaga. Żywię żarliwą miłość do Syjonu. Zapłonąłem wielką o niego zazdrością. Tak mówi Pan. Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jeruzalemie. Jeruzalem znów będzie nazwany gronem wiernym. I to tyle przeczytam i troszkę tak. Zwróćcie uwagę. Dlaczego w ogóle to wszystko miało miejsce? Całe te wydarzenia, o których mówiłem. Dlaczego miały miejsce? Dlaczego Bóg pokazywał ten zwój, tą Efę, te wszystkie wizje? Po co posyłał Zachariasza, Geusza i tamtych wszystkich innych proroków? Po naszemu współczesnemu, po co posyłał ciągle to słowo? Po co? Żarliwie, żarliwą miłością. I tam jest napisane, jestem zazdrosny. Bo to słowo to czasami często tak się negatywnie odbiera. Ale jak ktoś kogoś kocha, to jest zazdrosny? Jest. Jest oczywiście tam, ale ja to nie jestem. Jak ja coś takiego słyszę, to albo on kłamie, albo on nie kocha. Nie. Dlaczego człowiek jest zazdrosny o osobę, którą kocha? Bo nie chce się z nią dzielić z nikim innym. Chce mieć dla siebie. Ja chcę dawać Tobie miłość, a nie chcę, żeby ktoś inny przychodził i też dawał. Chcę, żebyś był ze mną, nie? Wiecie, dzisiaj, ja to dzisiaj rano nawet tak sobie mówiłem, w epoce wolnej miłości, w której nie ma zazdrości, bo każdy sobie dzisiaj może kogoś innego kochać, dokładnie tak samo jest z wiarą. Każdy sobie ma codziennie innego Boga, nie? Sobie wybiera, dzisiaj sobie wybieram. Tego Boga kocham jutro, tego Boga kocham. Jak to parafrazuję, wolna miłość, jeśli chodzi o Bogów, nie? Dzisiaj mogę takiego Boga kochać. Dzisiaj sobie kocham taką kobietę, a jutro sobie będę kochał taką kobietę, a ktoś mówi, a ja sobie dzisiaj kocham takiego Boga, a ja sobie kocham takiego Boga. To oni to nazywają wolnością, wolną miłością. Tak. Wiecie, co to jest, nie? To jest ta bezbożność, jak się taką pokrywą. A Bóg mówi, jestem zazdrosny o was, bo nie chcę, abyście wy mnie dzielili z kimś innym, ani ja nie chcę też z kim was dzielić. Chcę, żebyśmy byli wszyscy razem, żebyśmy kochali się. To jest to, co kiedyś ostatnio Adam mówił, nawet jakiś czas temu, o tym, że małżeństwo, a relacja człowieka z Bogiem. Nie? To jest dokładnie to samo. To jest ta więź. To nie jest, to nie są greccy bogowie, że oni tam siedzą na jakimś panteonie i jak jest człowiek grzeczny, to mu coś dadzą, a jak nie grzeczny, to mu nie dadzą. Wiecie, mnóstwo ludzi tak wierzy oczywiście, nie? Dadzą prezent albo w głowę, no to w zależności, jak to, czy to Zeus, czy jakiś inny. Ale mnóstwo ludzi tak wierzy. Nie?
sprowadza relacje z Panem Bogiem właśnie do poziomu, ja to nazywam, bogów greckich. Grzeczny jesteś, dostaniesz prezent, niegrzeczny jesteś, dostaniesz lanie. Tam nie ma relacji miłości. To prosi tam jakieś relacje miłości? Nie. A Bóg mówi, kocham mój lud i chcę być z nim. Ktoś kiedyś kogoś kochał tutaj. Albo kocha, tak? Wiecie? Wiecie, co to znaczy, nie? To właśnie znaczy to, nie? No, biedny człowiek, który nigdy nie kochał i nie był kochany. Tym jest trudniej, nie? Bo on nie wie, o czym teraz jest mówione. Ale Bóg mówi, zazdrosny jestem o was, chcę być z wami. Dlatego to wszystko miało miejsce, te wszystkie rzeczy miały miejsce, dlatego że jest wielka moja miłość do was. I cała Księga Zachariasza do końca będzie właśnie o tej wielkiej miłości Bożej i o tym Bożym działaniu, jeśli chodzi o człowieka. I na tym chciałem zakończyć. Amen. Amen.